Rolnik szuka żony. Małgorzata Borysewicz przeżywa dramat. Jak można być tak podłym? Pokrzywdzone zostały dzieci. Małgorzata Borysewicz z czwartej edycji programu Rolnik szuka żony poinformowała w sieci o wielkiej stracie, jakiej doznała jej rodzina. Szczególnie bolesna to strata dla dzieci Małgorzaty i Pawła Borysewiczów. Małgorzata apeluje w mediach społecznościowych do złodzieja. Oddaj Sky naszym dzieciom. Małgorzata i Paweł Borysewiczowie poznali się na planie czwartej edycji programu Rolnik szuka żony. W 2018 roku pobrali się, a rok później powitali na świecie syna, Ryszarda. Jesienią 2020 roku para doczekała się córki, Blanki. Teraz rodzina Borysewiczów została okradziona. Dom Małgorzaty Borysewicz został okradziony. Pokrzywdzone zostały dzieci. Uczestniczka programu Rolnik szuka żony poinformowała o strasznej tragedii, jaka spotkała jej rodzinę. Łupem złodzieja padł ukochany pies całej rodziny. Szczególnie pokrzywdzone są dzieci, dla których był to pierwszy czworonóg. Skradziono nam naszą Sky, jest już sporo większa. Proszę, by oddano ją naszym dzieciom, zaapelowała na Instastory Małgorzata. Nie wiem, jak można być tak podłym człowiekiem? To był jeden pies naszych dzieci, dodała wzburzona Małgorzata Borysewicz.